W miniony weekend w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa drzwi swojej pracowni otworzył Jerzy Wałga. Zwiedzający mogli poznać dawne rękodzielnicze techniki obróbki metalu, czy dowiedzieć się, na czym polegają umiejętności sztyftarskie. Jerzy Wałga przedstawił również sylwetki wybitnych rzemieślników z regionu. Przychodzą odwiedzający tutaj do Pana i o co najczęściej pytają, czy na co zwracają uwagę? No w zasadzie można powiedzieć, pytają o wszystko, od wykonawstwa tych moich strzelb, cieszynek czy prochownic, po rzemiosło współczesne czy renowacje, po naprawę sprzętu sportowego też się już zdarza, chociaż już bardzo mało się w tej chwili tego robi. Ale jest to, można powiedzieć, taki punkt, w którym dochodzi do wymiany poglądów o bardzo, bardzo szerokiej gamie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się broń cieszynka, o którą każdy odwiedzający pracownię Wałgi pytał z zaciekawieniem. Strzelba cieszynka jest to jedyna strzelba, która nigdy nie służyła do celów militarnych. Była to zawsze strzelba albo która służyła do polowań, tak jak opisał ją pięknie Adam Mickiewicz, lub była to wręcz strzelba, która innym osobom pokazywała o prestiżu, o zamożności danego, który zamówił, który ją posiadał. No te strzelby są piękne, to trzeba dodać. No w moim przekonaniu jest to najpiękniejsza strzelba właśnie na ptactwo siedzącej, która jaka w ogóle była na w świecie wykonywana. Dość powiedzieć, że w najbardziej prestiżowych muzeach od Sankt Petersburga przez Narodowe Muzeum w Nowym Jorku aż po Muzeum Złota w Limie są właśnie te strzelby cieszynki. Są one pod różną podstawą. Są skromniejsze, są bardziej bogate, a trzeba pamiętać, że Cieszyn był jedynym regionem, czy jednym z nielicznych, bo już nie można powiedzieć jedynym, jednym z nielicznych regionów, w której strzelba była wykonywana od A do Z, czyli nie była składana, ale były wszystkie elementy wykonywane. W Cieszynie w zasadzie powstał główny ośrodek tak zwanego szyftarstwa. To był ośrodek, w którym dokonywano zdobień tego łoża w strzelbach. Nie zabrakło także historii rodzinnych. Jerzy Wałga opowiedział m.in. o pierwszych taksówkach, które pojawiły się w Cieszynie. Firmę taksówkową założył bowiem w 1918 roku jego dziadek Jan Wałga. Dziadek mój podjął naukę, jak dzisiaj by to można było określić, kurs prawa jazdy w Wiedniu. Poszedł do szkoły, czyli na taki kurs kierowców autobusowych. To był rok 1910. Przed wybuchem I wojny światowej wrócił z powrotem do kraju. Wtedy Cieszyn jeszcze nie był podzielony na dwie części. Mieszkał w Ropicy po drugiej stronie Olzy i założył tam przedsiębiorstwo wynajmu samochodu autotaksy, które zarejestrował w Cieszynie w 1918 roku. Było to przedsiębiorstwo, które polegało na tym, że miał 7 samochodów na wynajęciu z kierowcami, no i obsługiwał cieszyńskich kupców, drogerzystów, jak na przykład pan Sierz, który dzisiaj nie istnieje, jeździł po towar z rodziną Konczakowskich. Pracownię Jerzego Wałgi można odwiedzić nie tylko podczas Europejskich Dni Dziedzictwa czy Cieszyńskiej Nocy Muzeów. Jestem codziennie od 8 do 16. Ewentualnie, jeżeli ktoś by miał sposobność bycia w Cieszynie w innym terminie, czyli w sobotę lub niedzielę, można skorzystać z telefonu, ewentualnie umówić się. Mieszkam niedaleko, nie ma najmniejszego problemu, żeby jak jestem w domu, żeby podskoczyć i otworzyć. Czyli jest Pan na miejscu? Tak, jestem na miejscu, jak się to dzisiaj ładnie mówi, jestem pełni dyspozycyjny. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz. Cieszynianki.